Czy ona nie jest dżunglerem? Ja słyszałem, że na Nafiri ma być midem. Nie, max W nie, nie będę szedł. Obrażenia początkowe, to rozumiem, że pierwsze użycie, tak? Pojawiły czyli... się stwory. No myślę, że max Q trzeba robić, max Q. A na kogo ja gram w ogóle? No Yasuo. Ciężko będzie trafić, słuchaj, mi też będzie ciężko trafić. To tam nie narzekaj już, dobra? Już się tłumaczysz, widzę. A, na Dianę też mogę grać. Na Dianę, okej. Okay. Ale te wilki są kozackie. Niestety transakcja odrzucona z powodu braku środków. Kraiper Klost. 10 zł. Powodzenia Noxy, to co robisz jest bardzo fajne. Zachęcam do wspierania. Lublin wydaje się bardzo daleko od północnej Polski. Skąd pochodzę? Czy widzisz różnicę między Lublinem a resztą Polski? Pozdrawiam. Dzięki za donata. Miło, że podoba ci się, jak gram w gry komputerowe. Czekaj, czy widzę różnicę? Wiesz co, dużo osób mi mówi, że jest różnica. Ja jakoś jej nie widzę, ale też nie zwracałbym uwagi. W sensie... No sam nie wiem. Dla mnie... Pomyślmy. Zależy, o jaki fragment konkretnie chodzi miasto na pewno. O, czekaj, push. Pewnie są miejsca takie, gdzie jest różnica. Jak to działa? Prawie. Złą osobę zignajtowałem? Ale to nic, ja i tak jestem w ogóle na plus na tym. A i mówiłem, dzięki za donate, jak coś. Mam do Lublina 80 km, każdy mówi, żeby tam nie jechać. Przeciwnik pokonany. Wiesz co? Sam nie wiem. Niby tu mieszkam, ale nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Przeciwnik pokonany. No ja będę pewnie zmieniał miasto, ale ja niezależnie od tego, w jakim mieście pewnie bym się urodził, to i tak bym chciał zmienić miasto w pewnym momencie. Co nie? Tak, żeby spróbować czego innego. Na minionach się blokuje, to W? Mocne to jest, oj mocne. I to przechodzi przez miniony. To może być strasznie upierdliwe. Wiele postaci nie ma narzędzi na radzenie sobie z czymś takim. Na przykład w tym momencie, patrzcie, ja stoję tu. To W ma naprawdę duży zasięg. Jeśli podejdzie tylko Diana, to ja od razu mogę na nią rzucić W. Czy kraj będę zmieniał? Nie. I swoją drogą ja jestem osobiście przeciwny emigracji, w sensie swojej, że nie chciałbym, nie? Bo wydaje mi się, że za granicą zawsze będziesz traktowany jako taki trochę obywatel drugiej kategorii i że tego nie da się uniknąć. Nawet na pieniądzach nie zależy mi, więc zarobkowo nie mam potrzeby emigrować. Nie wiem. Ja w zasadzie to bym się w nich wbił. Niestety transakcja odrzucona z powodu braku środków. Kraiper Klost. 5 zł. Co myślisz o UFO? Ostatnie doniesienia z Pentagonu mówią, że biorą to pod uwagę. Wydajesz się mądrym gościem. Jakie miasto bierzesz pod uwagę? Czy w Polsce? Pozdrowienia z Chojnic. Wiesz, gdzie to jest?
Chojnice? Nie, nie, tak nie kojarzę. Nawet jak kiedyś słyszałem, to teraz mam zero skojarzeń, nie? Przeciwnik pokonany. Co myślę o UFO? Myślę, że nie ma UFO. W sensie tak. Jakbym miał dać prawdopodobieństwo, jakie jest, że są kosmici, że jest życie pozaziemskie, dałbym 100%. Jakbym miał dać prawdopodobieństwo, że przelatują na Ziemię i robią kręgi w zbożu i sobie tu latają, dałbym 0%. No dobra, no nie, no 0. A jakie miasto biorę pod uwagę? Okay. O. Będzie się próbował bić? Dobra, mam W na niego. Nice. Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław. Tak naprawdę więcej miast pewnie nie biorę pod uwagę, ale mógłbym w sumie mieszkać pod jakimś takim miastem, tylko jak są te miejscowości satelickie czasami, że masz miasto i masz w obrębie na przykład 20 km inną miejscowość. Tornado mnie trafiło, Jasuo, jeśli mówisz w krzakach, nie? Wracając, to w mieście satelickim mógłbym mieszkać, jakby było taniej, dużo, nie? To W to będzie postrach AD Carry, tylko to W można blokować, nie? Nie wiem, jak łatwe to będzie w praktyce. No to w sumie ciekawe, nie? Czy my się zamieniamy? Jak to się stało, że się zamieniliśmy z Gregasem? Nie żebym narzekał, nie? Blokować dasza może ktoś, że... Bo to W klikasz na kogoś, ona się napędza i wskakuje, nie? I może jak ktoś stanie między tobą a celem, to na pierwszą osobę wskakujesz. Ale przez miniony możesz przeskoczyć, przez Windwalla Yasuo możesz skoczyć. Więc to spoko, na dużo rzeczy działa. Dobra, mam go, nice. Ej, ale trochę ta postać wygląda jak nie z ligi. I wiecie, co w ogóle dla mnie jest trochę ciekawe? Kojarzycie, jak mówili, że w reworku Yorika zrobił tak, że on będzie miał masę tych guli? Ostatecznie ma tylko 4, a mam wrażenie, czy ona ma max 4 psy, czy może mieć więcej? Ciekawy jestem, ile może mieć najwięcej psów. Czy dasz radę wytłumaczyć, co jaki skill robi? Q to odpalasz, możesz odpalić dwa razy, raz robi o tak o. I drugi hit jest mocniejszy, jeśli się nie mylę. E wygląda w ten sposób. Taki jak trzecie Q-Riven trochę. W ładuje przez chyba 1,5 sekundy postać się w miejscu, po czym wskakuje na przeciwnika i to jest taki spell point click, że klikasz konkretnego przeciwnika, ładujesz się na niego, ale ktoś może to zablokować. Niestety transakcja odrzucona z powodu braku środków. Kryperklos. A ult to taki master ult trochę. Jak się czujesz? Co myślisz o kredytach od rządu i 800 plus od 1 stycznia? Pozdrowienia z Chojnic. To znowu pozdrowienia z Chojnic. Widzę, Chojnice pozdrawiają cały czas, okej. Okay. Dzięki. Czekaj, po kolei. Kredyty najpierw, co? Jeśli chodzi o kredyty, to... Nie interesuje mnie to jakoś bardzo. W sensie, nie rozwiąże to problemów mieszkaniowych, moim zdaniem. Ale nie jest też bardzo złe. Problem jest taki, że krótkoterminowo to napędza popyt i tak naprawdę przeszkadza. W długim terminie, jak się unormuje to, jak już zapotrzebowanie minie trochę na mieszkania, bo nie wiem, dlaczego ma minąć. No ale prędzej czy później minie. Jest wiele powodów, nie? Jednym z nich jest na przykład to, że cały czas jest budowana masa mieszkań. Co?
Jest budowana masa mieszkań, społeczeństwo się starzeje i tak dalej. No i jak te czynniki już... Dobra. Jak już to się stanie, to wtedy kredyty będą bardzo pomocne. Dasz radę sam zrobić? Fakt, trzeba pilnować tego jasno. Bo będzie łatwiej młodym ludziom wcześniej dosyć kupić mieszkanie, nie? A teraz to nie pomaga. To dopiero będzie dobre za kilkanaście lat, moim zdaniem. Bo kredyt nie powinien być sposobem na to, że mieszkania są turbo drogie, to możesz sobie wziąć w kurwę wysoki kredyt na całe życie, który będziesz spłacał całe życie. To... O nie! Boże. Ej, przez ping cofnąłem się po ataku. Kredyt nie powinien być rozwiązaniem na to, że możesz sobie kupić turbo drogie mieszkanie i zadłużyć się na całe życie, tylko powinien być rozwiązaniem na to, że nie mam kapitału w tym momencie, bo jestem młodą osobą, ale będę go miał za kilka lat, więc teraz biorę kredyt i spłacę go w ciągu kilku lat. Jak walniesz, to wszystkie pieski lecą do celu jak Eureka, okej. Więcej mieszkań, mniej ludzi, ale mi się wydaje, że rynek posypie się w małych miejscowościach, bo te wyludniają się najbardziej. Tak, myślę, że to po części prawda. Ale zastanawiam się, czy to po prostu się nie zmieni w ten sposób, że okej. Bo w tym momencie mieszkania, nawet w małych miejscowościach, nie są tańsze. Rynek jest naprawdę nagrzany trochę. Ale... Boże, to Q, ile bije w ogóle. Rynek na razie jest nagrzany. Ale właśnie może być tak, że ceny mieszkań na przykład w miastach będą takie same, a w miejscowościach zaczną spadać. No bo co, gdzieś tam jest tak faktycznie, że się trochę wyludniają te miasta. Mniejsze miejscowości. W najbliższych wyborach na kogo będziesz głosował, czy jeszcze nie jestem... Nie jesteś pewien, nie jestem na razie całkiem. Wiem, na kogo nie będę głosował, tylko twoja drużyna na PiS, na Konfederację. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Chyba nie mam więcej tych wrogów. No nie, ginę tu. Dobra. Czy masz mieszkanie albo dom? Nie. W sensie wynajmuję mieszkanie teraz. Mi się wydaje, że najfajniejsze miasta w Polsce to Wrocław albo Gdańsk. Wiesz co? Ja myślę, że jest naprawdę dużo spoko miast. Dla mnie osobiście właśnie też myślę, że Wrocław, Gdańsk, Poznań są naprawdę spoko, Kraków. Warszawa myślę mniej osobiście, to tak bardziej jak chce ci się w korpo zasuwać. Uff. Nie zdziwiłbym się, jakby udało mi się obu dziabnąć tutaj. Czyli jeszcze Fatih, nie wiem. No powiedziałem, na kogo nie będę głosował, a... Zobaczę, co z tych opcji drogą eliminacji dojdę jakoś. Okej. To było całkiem mocne. Ej, ile tych psów jest w ogóle? Ej, ile ich teraz miałem tak bez kitu? 6? Czy Yasuo może po nich skakać? Chyba tak.
Jest, tam jest. Nie. Dobrze, jednak jest okej. Okay. Czekaj, dwa trupy? Ja zabiłem ją? Krwawieniem? Sześć psów? O nie! Fuck! Dobra, nieważne. Co ciśniemy? Kolektor wydaje mi się bardzo dobry, zwłaszcza, że to krwawienie gdzieś tam w tle jest. Niestety transakcja odrzucona z powodu braku środków. Kryperklost. 5 zł. Lubisz psy? Tak, nawet mam pieska, owczarka. To nie odpowiada ci w Konfederacji? Poglądy społeczne, populizm. Myślę, że dosyć ważne są dla mnie poglądy społeczne i myślę, że Konfederacja ma po prostu niebezpieczne. Nawet jak gospodarczo bym się podpisał. Kiedyś myślałem, że gospodarcze poglądy są ważniejsze, ale zmieniłem z czasem zdanie, tak szczerze mówiąc. Bo co? Tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji, że standard życia by się znacząco podniósł, na przykład nawet prowadząc bardziej konserwatywną politykę gospodarczą. Ale co? A myślę, że taka wolność. Nie osobista wolność, nie wiem jak to powiedzieć nawet. Wolność społeczna brzmi już dziwnie. Ale ważne jest myślę to, żeby. No, gdzieś tam ta tolerancyjność i tak dalej. Są to wartości, które cenię. Ale Federacja jest bardzo skuteczną. Konfederacja jest bardzo skuteczną partią, jak coś. Moim zdaniem jest najskuteczniejsza politycznie. I nie zdziwiłbym się, gdyby niedługo była top 1. Ale świetne są te psy. Na Fame MMA lecisz? Fame musiałby być najpierw. Chyba, że jako widz pytasz. Jako widz to mnie totalnie nie interesuje. Fame MMA jest dla mnie totalnie nudne. Jest tylko jedno Fame MMA, które by mnie interesowało. Zuckerberg kontra Elon Musk. Ale nie wiem, czy to wyjdzie ostatecznie. A wszystkie inne to whatever. Co mnie obchodzą? Niestety transakcja odrzucona z powodu braku środków. Kryperklost. 5 zł. Co masz na myśli o wolności społecznej? Pozdrowienia z Chojnic, jak coś zapraszam. Na przykład uważam, ja jestem osobą o społecznie progresywnych poglądach. Uważam, że na przykład śluby powinny być dostępne dla par homoseksualnych. Nie ma powodu, żeby nie było ich. To jest idiotyzm, że ich nie ma. Ja nawet dalej osobiście bym poszedł, nie? Ale prawdopodobnie jeśli chodzi o tą wolność społeczną, to no dużą częścią tego na pewno jest na przykład wolność do ludzi o gdzieś tam innych orientacjach seksualnych, bo nawet jeśli to mnie nie dotyczy, to cenię taką wolność, tylko wartość samą w sobie, nie? O kurwa. Okej. Okay. Na wizji stoi? Ile on by spietrał przed czymś takim? W sensie, nie wiem Tosiek, czy ty wiesz, ale tam jakaś walka miała być. Co myślisz o nacjonalizmie? Uważasz to za pewnego rodzaju odchył, czy bardziej problem z głową? W sensie, możesz być
Możesz być nacjonalistą i być totalnie, nie mieć żadnego problemu z głową, ani nie mieć odchyłu, w sensie, to jest jedna z pewnych, jedna z myśli politycznych. I tak naprawdę, jeśli ktoś się wychował w wartościach na przykład mocno patriotycznych, takie podstawowe wartości, to nie tak nawet, że jedne są koniecznie lepsze od innych. Twoja drużyna zniszczyła. Część ludzi dochodzi do swoich poglądów, duża część osób je dziedziczy. I jakby... Co? Czekaj. No tutaj splituję, dobra. Jak to ładnie ubrać teraz w słowa, to co chcę powiedzieć. Wydaje mi się, że da się nawet w racjonalny sposób dojść do nacjonalizmu, nie? I myśleć, że to jest ten rozsądny system poglądów. Mało tego, nacjonalizm nawet nie jest aż tak nierozsądny. W sensie, potrafię zrozumieć dumę ze swojego kraju. Potrafię zrozumieć to, że ktoś może nie chcieć wpuszczać obcych. Moim zdaniem zależy to jakich. Moim zdaniem na przykład moje poglądy wynikają... jakby różnorodność sama w sobie nie dla każdego musi być wartością, nie? Ale ja na przykład myślę, że imigracja jest korzystna ekonomicznie dla mieszkańców kraju. Wow. Okay. Imigracja jest korzystna dla mieszkańców kraju i co? A w sumie nie wiem, różnorodność to mnie nie obchodzi chyba za bardzo. Nie jest dla mnie ani dużym plusem, ani minusem. Whatever pod tym względem. Dla mnie prześladowanie innych ludzi jest chore, zakaz aborcji złota. Czekaj, jest druga? Tak, prześladowanie innych ludzi jest stratą czasu. Bumper, ale nacjonalizm jest normalnym zjawiskiem. Niemcy, Japonia, USA to państwa charakteryzujące się nacjonalistycznym społeczeństwem. Stany, tak? Może trochę. No bo nacjonalizm jest... fuck. Jest często... Ludziom kojarzy się negatywnie, ale samo to określenie nie jest z zasady negatywne. O kurwa, Samira. Nice. Ale sprząta teraz Sionik. Nacjonalizm nie jest określeniem, które jest czysto negatywne. Faszyzm. Ktoś mnie może poprawić. Ale taką negatywną formą nacjonalizmu jest faszyzm, nie? To jest nacjonalizm, który poszedł dużo za daleko. Pustoszenie. Czy Manamune by się sprawdzało? Nawet, wiesz co? Nie wiem, ale w tej grze już nie będę sprawdzał. Czy masz zajawkę na jakieś anime ostatnio? Tak, no, kilka. Czekaj, zaltabowałem, żeby zobaczyć listę, ale nie mogę zaltabować. To po gierce mogę sprawdzić. Mocna postać? Samira czy ten? Samira też jest mocna. Samira jest strasznie mocna. Muszę zrobić ten... Kurwa. Muszę zrobić... zmniejszenie healy na Samira.
Nice. I patrzcie, to jest tak no-skillowy asasyn. One Piece'a nie oglądam. One Piece ma tyle filarów, tyle ten, to nie chce mi się. Sam nacjonalizm jest raczej dobry, bo ludzie powodują, że ludzie bardziej dbają o własne państwo. Właśnie, wydaje mi się, że ludzie mogą mieć różne definicje też trochę tego nacjonalizmu. Z powodu braku środków. Kraj Perklost. 5 złotych. Nacjonalizm jest pozytywny, jeśli nie atakuje innych nacji. Zgodzisz tak. się z tym stwierdzeniem? W sensie, bo... Z innej beczki. Jaki sport lubisz najbardziej? Jaki jest twój ulubiony sportowiec? Bo to zależy kogo... wiesz, chyba już skąd X. Tak, wiem. Swoje nic, a ten... Dobra, czekaj po kolei. Wydaje mi się, że... Koniec serii. Patriotyzm jest trochę przejawem nacjonalizmu nawet, nie? Więc wydaje mi się tak naprawdę, że to zależy od tego, jak daleko twoja prywatna definicja sięga. Czy będzie dobry, czy nie. No myślę, że może być dobry, jeśli na przykład nazwiemy... Jeśli nazwiemy... O, czekaj. Fuck! Dobra. Jeśli nazwiemy patriotyzm jakąś taką już przejawem nacjonalizmu, to myślę, że to może być dobre, no. Inna sprawa, że są dwa rodzaje moim zdaniem patriotyzmu. Jest taka duma ze swojej narodowości, a inną rzeczą jest trochę to, że część ludzi próbuje przynależeć do pewnej grupy, do pewnego stada i z tego na przykład są czasami problemy, nie? Że jak masz jakieś takie bojówki patriotyczne, czy jakiś takich ten, to już będzie... To już nie są ludzie, którzy są dumni serio ze swojego kraju, tylko bardziej takie zwierzęce mechanizmy tam są, że czują potrzebę przynależenia do jakiejś grupy. Ja ze związkami tej samej płci byłem stanowczo nie, a gdy pojechałem do Anglii, gdzie nie było dyskryminacji, poznałem sam dużo osób z inną orientacją, to po powrocie do Polski miałem zupełnie inny pogląd. W sensie dla mnie zawsze to się wydawało trochę dziwne. Jakby co cię obchodzi? Ale w sensie ja nigdy nie rozumiałem, jak można być przeciw, nie? Po prostu. Bo jakie są przeciw? To nie jest na przykład... To nie jest moja preferencja, okej. Okay. Ale jak z tego się dochodzi do... O. No, ale nie wiem, jak ludzie mogą sensownie dojść do tego, że to jest pozycja, którą można mieć, nie? Jakaś homofobia. No tak logicznie mi się to nigdy nie kleje. No ale wiadomo, że do homofobii się nie dochodzi. Tylko... Tylko tak... To są różne sposoby, w jakie ktoś może być... I z jakich ktoś może być homofobiczny. Chociażby to, że tego nie zna. To, że to go obrzydza. Co tam jeszcze można? Może z powodu religii? Z powodu... wychowania? Dobra. Spoko dips. Samiry są tak mocne. Moim zdaniem w ogóle Samira jest tak disgusting championem. Myślę, że Nafiri jest prosta i jest trochę disgusting. A Samira to już jest...